Jeśli inwestujemy długoterminowo, budujemy portfel inwestycyjny, powinniśmy jak najbardziej dywersyfikować się na obce waluty. Nie oznacza, że powinniśmy trzymać dolary w szufladzie, ale na przykład kupować globalne aktywa, które są notowane w dolarach, w euro. Dzięki temu jednocześnie zabezpieczamy się przeciwko wahaniom kursowym. Jeśli trzymamy krótkoterminowe oszczędności, raczej jestem zwolennikiem tego, żeby trzymać je w walucie krajowej, bo po prostu inaczej jest to spekulacja. Możemy ich potrzebować za 3 miesiące, kurs waluty się zmieni w tą czy w drugą stronę o 10%, a my chcieliśmy po prostu tylko, nie wiem, kilka procent odsetek zarobić w tym czasie. Więc tutaj trzeba zastanowić się, czy chcemy spekulować, no ale to wtedy spekulujemy, a nie oszczędzamy, czy inwestujemy, czy po prostu chcemy w miarę sensownie przechować ten nasz pieniądz.